Zanim rozpoczniemy uroczyste wręczenie nagród w konkursie, chciałabym powiedzieć kilka słów od siebie w imieniu swoim oraz zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować, że jesteście razem z nami podczas tegorocznej edycji targów. Serdecznie dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. W tym roku jesteśmy w takim gronie, natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku to grono jeszcze bardziej się powiększy. To zaufanie, którym nas obdarzacie, jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. I chyba teraz pora na ogłoszenie wyników. Oczywiście tutaj o zabranie głosu poproszę przewodniczącego jury, pana Marcina Bójka. Dobry wieczór. Myślę, że już przyzwyczailiście się do tego, że tradycyjnie ja jestem tą osobą, która zajmuje Wam czas wieczorem, usiłując przedstawić wyniki w miarę spójnie. Najpierw zacznę od tego, że przedstawię jury, które obradowało nad nagrodami tegorocznymi. Były cztery kategorie. To jest też dowód na to, że targi się rozrastają, dlatego że prawda. W zeszłym roku były trzy kategorie. W czasie obrad jury stwierdziliśmy, że jest taka grupa produktów, która nie pasuje nigdzie, a szkoda, żeby pozostały bez echa. W związku z tym w tym roku powstała kategoria multimedia i jurorów w tej kategorii nowej było trzech. Był Sławomir Fiałkowski, był Szymon Glonek i byłem ja. Oprócz tego tradycyjne kategorie, czyli ramka, oprawa, fotoksiążka. I tutaj jurorami był Tymoteusz Lekler, Henryk Milczek, Jerzy Kobe i Dominika Dublicka. Była oczywiście na targach film, wideo, foto, nie może zabraknąć w kategorii wideo. I była w kategorii wideo był Norbert Gajlewicz, Sławomir Fiałkowski i Amadeusz Andrzejewski. I mam takie wrażenie, że wszyscy trzej są tutaj na sali. I najbardziej ognista kategoria foto, która też miała najwięcej jurorów. Byłem tam ja, był Robert Olek z optyczne.pl, był Szymon Glonek z programu Bez Nazwy. Jutro, żeby sobie przypomnieć, jakie były nagrody, ponieważ możecie dzisiaj wieczorem nie pamiętać, możecie obejrzeć to u Szymona w programie Bez Nazwy, ponieważ on już dzisiaj robi relacje. Był Wojtek Kaczyński, którego niestety z nami nie ma, ponieważ Wojtek Kaczyński nie podpisał klauzuli opt-out i znowu jest w szpitalu. I był Tadeusz Wieta. To było jury i cóż, myślę, że można powoli przystąpić do przyznawania nagród. Zacznę. Momencik. Ja jeszcze tutaj chciałabym zaprosić pana prezesa Krzysztofa Maciaszczyka. Proszę o gromkie brawa. Nie. Zacznę od kategorii ramka, oprawa, album, fotoksiążka, w której jury zdecydowało się przyznać tylko dwa medale. Pierwszy medal dostała firma digitalalbum.pl. Zapraszamy po odbiór nagrody. Eco Vintage LCD Box. Czy jest może gdzieś przedstawiciel? Przysuńmy się tutaj, Marcin, troszkę. Jest, znalazł się. Czy brawa były? Poprosimy o brawa. Później będziemy robili zdjęcie, także tutaj poprosimy, panie Mariuszu, tu poprosimy z boczku. I drugi medal w tejże kategorii dla firmy Najlepsze Foto za Complete Fotoksiążka Pro Classic. Zapraszam. Zapraszamy.
zdjęcia. No. To teraz, jak już mamy całą kategorię, nie uciekajcie, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Jeszcze zdjęcie pamiątkowe poprosimy. Zrobimy zdjęcie pamiątkowe z wszystkimi. Proszę, chwila dla... Czy ktoś ma aparat? Super. Dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Teraz kategoria właśnie ta nowa, kategoria multimedia. Kiedy zastanawiałem się, jak ustawić w ogóle wręczanie nagród, to stwierdziłem, że chyba sensownie będzie prześledzić proces fotograficzny jakby wstecz. I właśnie zaczęło się od tego, od materializacji książki, od materializacji wydruku w postaci fotoksiążki w pięknej oprawie albumu. To wszystko możemy podziwiać i to jest to, co jest ważne w fotografii, ale gdzieś po drodze między zrobieniem zdjęcia, tą rejestracją, tym procesem, gdzie jest operator albo fotograf, jest jeszcze taka strefa multimedialna, gdzie trzeba to zdjęcie zapisać, przechować i te produkty w tym roku doczekały się również swoich medali i wyróżnień. Zaraz znajdę w moich licznych notatkach tą kategorię. Wyróżnienia w kategorii sprzęt multimedialny otrzymuje firma Pixeltech za macierz dyskową QNAP TS453BT3. Bardzo seksowna nazwa. Zapraszamy po odbiór nagrody. Pixeltech. To jest ktoś z Pixeltecha, ale... Aha. Dobrze, to okej. Nie, w porządku, zostańcie, bo wy też dostaliście wyróżnienie za Mobile Fotokiosk. Zapraszamy. Przepraszam za tą pomyłkę, niestety tak bywa. Także to pomyłka tylko w produkcie. Tylko albo aż. Albo aż. I firma QNAP za tą seksowną macierz dyskową. Jest jeszcze medal. I medal dostaje firma Lassier za Lassier DJI Copilot. Teraz poprosimy o pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy. I teraz pamiątkowe zdjęcie dla całej kategorii. Dziękujemy, bijemy brawo przez... Pora? Nie. Gratulujemy. Kategoria wideo, czyli już przechodzimy do tego, do rejestracji obrazu. Kategoria wideo. Momencik, zaraz przeczytam, jak zajdę. Dobrze. Wyróżnienie dla Sony Europe Limited. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział w Polsce. Zapraszamy przedstawicieli firmy Sony. Moment. Za oba produkty. Ponieważ Sony dostało dwa wyróżnienia. Pierwsze za
za kamerę PXW Z70. PXW X70 albo PXW Z90. PXW Z90, a co powiedziałem? Powiedział pan Z70. No to przepraszam, widać, nerwowa atmosfera się udziela. PXW Z90. Dobrze? I kamera FDR AX700. To już wy. Brawo, prosimy o brawa. Zapraszamy z boczku. Złoty medal przedstawiciela firmy K-Consult zapraszam, a... Brawo, zapraszamy. A złoty medal przyznaliśmy za obiektyw Sigma Cine 1835 o światłosile T2.0. To jest jeden z najtańszych obiektywów o kinowej jakości na naszym rynku. Poprosimy do zdjęcia. I jest jeszcze kategoria za produkt polski, złoty medal w kategorii produkt polski. Zapraszam firmę BX, która sprzedaje... Zapraszamy, brawa. Firma, która sprzedaje słońce na dronie, a dokładnie ultralekką lampę LED o mocy 800 W. Jak ktoś jest w stanie sobie wyobrazić 800 W i LED, tak? To jest tak jak zwykły reflektor 8 kW i to wszystko na dronie. Niesamowity produkt. Słońce w plecaku. Akurat kosmo. Brawa. Tak pokrótce podzieliłem Sony. Między wyróżnieniami, ale medal należy się mi. Zdjęcie pamiątkowe prosimy. Jeszcze jest wyróżnienie za produkt polski. I to jest firma G-Motion. A produkt Brawa. Jest G-Motion Pocket V45. Gratulujemy wszystkim w kategorii wideo. Wielkie brawa. Brawa dla wszystkich poprosimy. I teraz kategoria foto. Zaczynamy od wyróżnień. Wyróżnienie w kategorii sprzętu usługi fotograficzne. XP Distribution, zapraszam. XP Distribution. No cóż, XP Distribution. Czy pan Krzysztof Skowron gdzieś jest? Krzysztof Skowron z XP Distribution. Jest. Jest, super. Jest. I za monitor Benku SW271. Podejdź. Kolejne wyróżnienie dla firmy Epson. Zapraszamy, brawa. I drukarka serii Photo Expression Photo XD XP 15000. I też przyznaliśmy dwa złote medale. Pierwszy złoty medal dla firmy Alstor. Bywalca targów, bywalca wyróżnień. Brawo, poprosimy o odbiór Alstor. Nagrody. Już idzie Alstor. Karolinka. I Alstor w tym roku dostał złoty medal za zaawansowany zestaw do postprodukcji fotograficznej. EIZO Color Edge 277 połączony z tabletem Wacom Mobile Studio Pro 16-calowym i programem Capture One. Chodź,
I drugi złoty medal otrzymuje firma Sony. Brawa. Za aparat Sony A9. Poprosimy o odbiór nagrody. Ostro grać. Jest... I należy wam się jeszcze jeden medal Sonemu za ciekawy produkt, RX0. I tego się pewnie nie spodziewaliście. Brawo, brawo. Nie spodziewaliśmy się rzeczywiście. Medal. Medal za RX0. Ale zdziwienie, prawda? Brawa! Wszystkim gratulujemy. Moja rola w tym roku już się skończyła. Przekazuję głos dalej. Ja wszystkim tak naprawdę firmom, które zgłaszały produkty do konkursu, oczywiście gratuluję z całego serca. Oczywiście firmom, które wygrały medale, wyróżnienia. Wszyscy jesteście wielcy tak naprawdę. Oficjalną część uważam za zakończoną. Zapraszam do baru, mamy open bar, proszę się częstować. No i bawmy się do białego rana. Tylko proszę pamiętać, że jutro też dzień targowy. Dziękuję.